Ty, małolat, nie rób scen. Nie ma co płakać nad rozalnym mlekiem. Nasieniem chyba. Nie tak miał wyglądać mój pierwszy raz. Ja chcę w góry. Do moich owieczek. To ja wychodzę ze skóry. Organizuję płyn, kwadrat. Najlepszą sikorkę z Jerozolem. A ten mi tu wyjeżdża. Z owieczkami z zoologii jebany. Baltazarze, nie wyrażajcie się w ten sposób. Jeszcze szlugi, no właśnie. O szlugach zapomniałem. Masz fajki? Zawsze. Już. Ty, Melchior, a ta Maryjka to... okej? Okay. Zgrabna, wysoka, uczynna, pracowita i nawet potrafiąca wyrażać niektóre swoje myśli. Jak to się mówi w moich stronach, po prostu zdrowa dupa. No, czy zdrowa, to się dopiero okaże. No. Przyniosłam wam coś mocnego do picia. No i to jest chyba będzie wam to Maryjka, potrzebne. Baby, widzę, że chcesz z nami to powtórzyć jeszcze raz. Zuch, dziewczyna. Nie chcę niczego powtarzać. I po tym, co teraz usłyszycie, też się wam odechce. Zrobiłam sobie test, z którego wynika, że jestem... inteligentna. Nie. Zdrowa. Nie. Ja wiem. Zakochana. Głupek. Nie, panowie, nie jestem ani inteligentna, ani zdrowa, ani zakochana. Jestem w ciąży. No to gratulować, Maryjko, gratulować, brawo. No brawo. Nie, a wy z czego się cieszycie? Przecież to z wami jestem w ciąży. No. Ja na pewno nie jestem ojcem. Z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że to właśnie ty, Balti, masz największe szanse na to, żeby zostać ojcem. Najmniejsze mam... no ty, Kacper, masz najmniejsze. Ja na pewno nie jestem ojcem. A to niby dlaczego? Dlatego, że... on ma żonę. ...się nie... ...ejakulowałem do środka, no. Tak? Tak. A to wcale nie ma żadnego znaczenia. O. A właśnie, że ma. Nie ma, bo zawsze kropelka na końcóweczce zostanie. Ty, mądrala, ząbki nie grzybki, 3 razy nie rosną. Jak chcesz dowieść swą klawiaturę do kresów i dni, to stąd dziób! Co? Panowie, nie kłóćcie się! Nie kłóćcie się! Słuchajcie, to może jednak ja jestem ojcem! O, co za głupek! Spokój. Czy wyście oszaleli? A może któryś z was mi powie, co ja teraz mam Józefowi powiedzieć? No jak to co? Że jesteś w ciąży z nim. Bardzo śmieszne, tylko że jest jeden taki mały problem. Ja nigdy z nim nie spałam. Powiem wam, co zrobimy. Zabijemy Józefa i już. To całkiem niezły pomysł. Bo wtedy ja poproszę Mario o rękę. Mario, czy zechciałabyś zostać moją żoną? Ten spokój, Kacperku, a co ty tam masz? Ten swój szałas w górach i owieczki? Ta, nie mogę się doczekać, że się tam z tobą znaleźć. Słuchajcie, z takiej sytuacji musimy poddać Marię aborcji. A co to takiego? A taki zabieg, który przeprowadza mój znajomy Kowal. A tak, słyszałam, tylko że jest to jeszcze ponoć bardzo niedopracowana metoda. Zaledwie w paru szczegółach. Bardzo wiele kobiet przy tym zabiegu umiera. Jakieś 80%, nie, co to jest za liczba? Ja jestem jeszcze młoda, piękna, chcę żyć, tańczyć, podróżować. Mam! Zabijemy Kowala! Zabijemy Kowala, a co? Kto będzie produkował? Zawiasy, rodła, kół, podkowy. O wyrywaniu zębów już nie wspomnę. No i widzisz, Maryjko, że nie mamy innego wyjścia. Ja nie
musisz jednak dać dupy Józefowi. Jezus. Praca, praca i praca, praca, praca i praca. Gdzie jest to moje jajko? A ty, Maryjko, czemu tak pijesz się na umór, co? Na moim miejscu też byś pił. Dlaczego? Masz jakieś problemy? Mam, ale nie chcę o tym teraz rozmawiać. Trudno. Chciałabym... Co to byś chciała? Żebyś zrobił ze mną to, co robisz z deskami w stolarni. Ej, Maryjko! Ja takiego robię z deskami w stolarni. Heblujesz, frezujesz i żniesz je. Co w ciebie wstąpiło dzisiaj? To ja stoję.